Cześć. Ostatnio pojawia się bardzo mało treści na moim kanale, jednak chciałbym się trochę wytłumaczyć i powiedzieć wam, co mnie spotkało. Mianowicie miałem koszmarny wypadek. Koleś jadący samochodem nie odpalił nawet kierunkowskazu, wymusił pierwszeństwo, skręcił na ścieżkę rowerową, niewykluczone, że robiąc to specjalnie, bo wcześniej na niego pipczałem, w ogóle nie powinien tam się znaleźć i przyspieszył z ogromną prędkością. Ja stanąłem przed wyborem, albo jadę i prawdopodobnie ląduję na masce, albo hamuję awaryjnie, tak mocno awaryjnie, że przelatuję przez kierownicę. Wybrałem tu drugą opcję. Skończyła się dla mnie po części szczęśliwie, ponieważ nie uszkodziłem niczego ważnego, takiego jak głowa czy kręgosłup chociażby. Lekko się obtarłem, jednak połamałem rękę. Rękę połamałem na tyle nieszczęśliwie, że nadgarstek mam skruszony i połamany w sumie w czterech miejscach. Mam latającą kość w łokciu i połamany i mocno zbity łokieć. Pomimo, że ostatnio mało śpię, bo nie jestem w stanie, zwijam się z bólu, to przeraża mnie bardziej widmo potencjalnej rehabilitacji i tego, że nie wszystko będzie ok. Póki co mam jeszcze gips, więc mało o tym wiem i żaden z lekarzy nie jest w stanie mi dać 100% gwarancji na to, że wszystko będzie dobrze. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ratuje mnie to, że w tym momencie akurat nie jechałem szybko. Wtedy konsekwencje byłyby jeszcze bardziej dotkliwe. Jednak i tak wydaje mi się, że płacę dość dużą karę za to, że znalazłem się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Zastanówmy się. 3 miesiące gipsu, później co najmniej pół roku rehabilitacji i nie ma żadnej gwarancji na to, że moja ręka wróci do stanu przed tego zdarzenia. Także może to truizm, ale tak po prostu. Uważajcie na siebie. Białorusin. Ten kierowca, który sprowokował to całe zdarzenie, nawet się nie zatrzymał. Nie wiem, czy był w szoku, czy zrobił to naumyślnie. Jednak pomocy udzieliła mi dopiero kobieta, która jechała za mną z dzieckiem. Jeśli jakimś cudem to nagranie trafi do niej, to chciałbym, żeby wiedziała, że bardzo jej dziękuję za to, że pomogła mi wstać i się ogarnąć, wybrać numer do żony. Sam wypadek mam nagrany i mógłbym go opublikować, ale dla osób o słabych nerwach zaoszczędzę i powiem, że nie będę tego robił. Ostatnio przypadkiem trafiłem na podobną sytuację, gdzie kierująca samochodem potrąciła na przejeździe rowerzystę i było tam w komentarzach ogromne oburzenie na to, że jak śmiał koleś w ogóle wjechać na te pasy, pomimo tego, że miał pierwszeństwo, pomimo tego, że osoba prowadząca samochód powinna zwolnić i się zatrzymać, pomimo tego, że nie dostosowała prędkości, pomimo tego, że nawet dostała mandat od policji, to ona nie była żadnym autorytetem. W komentarzach wylała się gówno burza na tego rowerzystę, jak on w ogóle mógł. Nikt nic nie mówił o tym, jak zachował się kierowca. Być może jest to związane z tym, że samochód, głównie w grupie wiekowej osób urodzonych jeszcze przed końcem PRL, jest traktowany jako dobro luksusowe, taki synonim i odpowiednik statusu materialno-społecznego. Tego, jak dobrze lub źle prosperuje się jako jednostka i on jest jako takim wyznacznikiem tego, jak spełnia się człowiek zawodowo. Stąd też moim zdaniem chęć dopiekania innym użytkownikom dróg, czy to motocyklistom, rowerzystom, czy właśnie, a może nawet przede wszystkim posiadaczom hulajnóg elektrycznych. Bo jak to tak obrażać to, co jest święte? Obrażać osobę, która porusza się samochodem? Jest też całe grono osób, które nie wyobrażają sobie innego życia, niż te, które widzą w swoim samochodzie. Przyszła mi jeszcze jedna myśl, która w sumie pasuje do tematu. Często jak spotykam osoby starsze, szczególnie takie, które mnie słabo znają, tylko kojarzą skądś tam, tyczy się to głównie osób słabiej wykształconych. I kiedy komunikuję im, że przez cały rok, przynajmniej się staram dojeżdżać hulajnogą do pracy, to one odbierają to jako jakiś błąd, jakiś przytyk, jakiś problem. Ich pierwsza reakcja to jest coś takiego: jak to? To nie stać cię na samochód? Nie masz prawa jazdy? To jest gdzieś głęboko w nas. Jakby
To mi też dało dużo do myślenia, bo ogół społeczeństwa wszystko inne niż samochód odbiera jako gorsze. Nie jest to żaden hejt z mojej strony i rozumiem, że wiele osób, które jeździ hulajnogami, też jest kierowcami i wiem, że nie zawsze wszystko widać, jednak tutaj, gdzie wina jest ewidentna, chciałbym chociaż trochę więcej zrozumienia i współczucia, spojrzenia także z tej drugiej strony, tej, gdzie kierowca motoru, roweru czy hulajnogi jest znacznie bardziej narażony i to na niego trzeba bardziej uważać, nawet kosztem tego, że ty, kierowco samochodu, nie wjeżdżając na te pasy czy nie wymuszając pierwszeństwa, minutę później będziesz w pracy, ale wszyscy będą relatywnie bezpieczni. Warto też pamiętać, że to może być tak po prostu po ludzku ciężkie przeżycie dla osoby nie tylko fizyczne, ale także psychiczne. Zmierzenie się z falą takiego hejtu bezpodstawnego może to jakby potęgować uczucie niezrozumienia i braku sprawczości. Dlatego też zdecydowałem się nie publikować tego nagrania z wypadku. Po pierwsze, nie potrzebuję analiz ludzi z internetu. Wystarczą mi te przeprowadzone przez osoby, które faktycznie się na tym znają. A po drugie, wiem, jak ludzie potrafią być złośliwi i wykorzystywać to, że ktoś może akurat gorzej się czuć, że coś, co napiszą lub powiedzą, może dotknąć tą drugą osobę. Nie jest to w porządku. Jak będziecie mieli chwilę, to po prostu zastanówcie się nad tym. Ja to tak zostawiam. Cześć.